Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rock, a to jest Nether. Kolejny survival, w który sobie pogramy. Nagrywam jeszcze równolegle Infestation, ale pomyślałem sobie, kurczę, nic nie stoi na przeszkodzie, by nagrywać i to, i to. Ja w survivalach bardzo dobrze się czuję i świetnie mi się w to gra, więc sprawdzimy sobie dzisiaj Nether, a gra zdecydowanie jest warta uwagi. Chociaż jak większość tych współczesnych survivali jest produkcją niedokończoną, z pewnymi problemami. Ale zobaczymy. Jeżeli o mnie chodzi, to bawię się dosyć dobrze. Okej, jak wygląda sytuacja w tej grze? Tworzymy sobie postać i z tą postacią jesteśmy cały czas do momentu, w którym zginie. Jeżeli zginie, tracimy wszystko, co miała w plecaku, tracimy wszystkie punkty doświadczenia, jakie zebrała. Punkty doświadczenia obrazowane są przez te umiejętności, które tutaj macie po prawej stronie ekranu. Mamy broń, stamina, czyli wytrzymałość, survival, umiejętności przetrwania, siła, skradanie się i walka wręcz. Zbieramy też jakąś walutę tutaj, za którą możemy kupować sprzęt. Jest też waluta, za którą można kupić inne rzeczy, jak chociażby lepszy kombinezon, ale to jest taka kwestia dodatkowa. Oprócz tego wasze konto także zdobywa punkty doświadczenia, w związku z tym dostajecie jakieś nagrody. Zatem, kiedy wasza postać zginie, to tracicie wszystko, co żeście zebrali na niej, ale jest jeszcze jakaś nadrzędna wartość, która cały czas się tam powiększa, co jest rzeczą korzystną. Z niewiadomych powodów ta moja postać ma maskę na sobie. Nie wiem, czemu tak jest. Tak czy inaczej można troszkę kształtować jej wygląd. Ja osobiście dobiorę sobie takie ciuchy. No i będziemy się poruszali po świecie Nethera. A o co tam chodzi, jak to wygląda, dowiecie się już na miejscu, czyli w środku. Zapraszam. No dobrze, moi mili. Zaczynamy na środku jakiejś ulicy. Z nożem w ręce, 1000 punktów życia i podręczną mapą, która wskazuje mi, że znaleźliśmy się w lewym dolnym rogu miasta, gdzieś tam na południowym zachodzie. Ten cały obszar jest jeszcze niedostępny, o ile się orientuję, ale zapowiada się całkiem nieźle. Mamy dostęp tylko do tej części. Nie mylę się, zaraz pójdziemy w tamtą stronę i sprawdzimy. Sprawdzanie takich rzeczy jest niezwykle istotne. Kto jest naszym przeciwnikiem tutaj, w tym świecie postapokaliptycznym? Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się za chwilę przekonać, chociaż szczerze mówiąc, wolałbym przeciwników unikać. Zobaczymy, czy dam radę przemieścić się na ten obszar, w tą stronę. To jest ta ulica, która powinna ograniczyć moje przemieszczanie się. I faktycznie jest tu jakiś płot. Gra wygląda bardzo ładnie. Tutaj trzeba przyznać, i ten silnik jest dosyć sprawny. To jest jeden z lepszych silników, jakie miałem okazję oglądać w survivalach. On dosyć sprawnie chodzi, zapewnia niezłą grafikę, niezłe pole widzenia. I to miasto wygląda naprawdę nieźle. Się starał unikać tych otwartych placów, tak. W tą stronę nie przejdziemy, ale to szczerze mówiąc mocno ogranicza nasze możliwości eksploracji, ale przekonacie się, że ten obszar tutaj jest naprawdę spory. Potrzebujemy przedmiotów oczywiście, broni, by walczyć z innymi graczami i by walczyć z przeciwnikami, którzy nie są zombie, do czego przyzwyczaiły nas gry survival. To jest Nether, to są przedstawiciele, powiedzmy, pochodzący z innego wymiaru. To oni chcą nas tutaj doprowadzić do śmierci i to oni są przyczyną tej apokalipsy, której jesteśmy świadkami. I bywają dosyć niebezpieczni. To nie są przeciwnicy, którzy podchodzą do was powoli, sapiąc niewyraźnie. To są przeciwnicy, którzy ze skrzekiem rzucają się w waszym kierunku i jeszcze się teleportują gdzieś tam za wasze plecy. Można się naprawdę przestraszyć, czego pewnie będziecie świadkami. Sprawdźmy te budynki, czy coś tu się kryje. Oczywiście całkowicie opustoszały świat. Znalezienie tu czegoś, co wam umożliwi przetrwanie, nie należy do rzeczy prostych. Okej. Naszukałem się nieraz przedmiotów. Znaczy, warto sprawdzać takie miejsca jak na przykład stacje paliw albo... Sprawdzanie pustych budynków jest koniecznością, no bo szkoda by coś przegapić, ale... Gwarantuję wam, że niezwykle trudno jest coś w takich budynkach znaleźć. Przepraszam. Widok jest nie najgorszy, co? Tam można się nawet wspiąć na ten budynek, gdzie ten dźwig jest. Praktycznie wszystko jest możliwe do eksploracji. Dziury są w suficie, można tędy zejść. A jeszcze sobie sprawdzę pobliskie dachy. Na dachach z reguły jest najbezpieczniej. Potwory najczęściej bywają gdzieś na poziomie ulicy. Myśmy nie mieli okazji żadnego zobaczyć. Oczywiście i tak największymi potworami są ludzie. Ja nie mogę pojąć. Znaczy, jakby... Wyobraźcie sobie, że twórcy takich gier, projektując je, nie sądzę, żeby wychodzili z założenia, że wszyscy będą się mordować. Ale to jest też... A, cholera. Szkoda wyskoczyć. Jest pewna zadziwiająca prawidłowość w ludzkim zachowaniu. Jeżeli nic nam nie grozi, to znaczy jesteśmy graczami, to znacznie częściej okazujemy agresję niż w normalnej sytuacji. I nawet ludzie, którzy z reguły są przyjaźni, tutaj wychodzą z założenia, że lepiej zabić człowieka drugiego i mieć spokój, niż zostawić go i nie robić mu krzywdy. Z obawy, że potem on wróci i... Znaczy z tą obawą, że potem on wróci i będzie chciał tam zrobić kuku. Ja osobiście nigdy w takich grach nie zabijam ludzi. Staram się unikać zabijania, chyba że ktoś okaże jakąś agresję. Niestety skutek jest taki, że... To się najczęściej kończy moim zgonem, ponieważ... pojawił się przeciwnik. Ponieważ ludzie, jeżeli mają tylko okazję i szansę, to się będą próbowali do was dobrać. Widzicie tego wrednego typka? Lepiej, żeby... I tu jeszcze jakiś łazi. Lepiej, żeby nas nie zobaczył, szczerze mówiąc. Ja mam tylko nożyk i... Nożyk nie jest żadną gwarancją przetrwania. Przyjmijmy sobie jakąś marszrutę, jakiś cel. Tu jest outpost. Pójdziemy sobie prosto na północ i zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Może jakaś stacja paliw, tu trzeba będzie przejść przez rzekę. A to jest outpost, w którym można się bezpiecznie schronić na jakiś czas. Przechować przedmioty i... Prawdę powiedziawszy, jeszcze nigdy mi się nie udało wejść na dach i coś znaleźć. Ciekawego tu nie ma. Spokojnie, ostrożnie. Spadanie z takich wysokości nigdy się nie kończy dobrze. Tu są jakieś schody. No dobra. Musimy przejść do tego budynku. Gdzieś tu schody widziałem. Tędy żeśmy weszli. W zasadzie nie ma znaczenia, można też tędy zejść. Wiecie, co mi się podoba? To, że jest tutaj kompas. To, że jest kompas, sprawia, że ja nie muszę... O, cholera. Tyle, jeżeli chodzi o użyteczność tych schodów. Jak jest kompas, to ja nie muszę zerkać co chwila na mapę. Wiem, gdzie jest północ i potrafię bardzo łatwo określić kierunek, w którym powinienem się poruszać. Tam łażą jakieś bestie. Tam tą stronę nie chcemy iść. W żadnym razie. Czy nie są to przeciwnicy, z którym bym nie dał rady? Na pewno bym dał. W zasadzie wskazane jest ich zabijać, to w ten sposób zdobywacie punkty doświadczenia. Cholera, płot. Ale... W tamtą stronę nie idziemy, bo mogę mieć kłopot. Staram się unikać walk. Jakby moje zadanie tutaj to przetrwać. I na tym się skupię. Przetrwać jak najdłużej. Shit. Nether. Kurde mol. Strasznie ograniczona przestrzeń. Zawsze skubaniec. Skubaniec zawsze wyskoczy za waszymi plecami. Dobra. Jezus, no i taki spokój nagle. Taki spokój i nagle. No proszę. No, trochę mnie trafił. Jeszcze kość. Ma to jak ammo, co? Może będzie... Może da radę posprzedawać to gdzieś. Strasznie dużo rzeczy wypadło z tego łajdaka. Shit, ale się przestraszyłem. Nie. Szczury są w stanie przetrwać wszystko. Dlatego właśnie poruszanie się po ziemi, znaczy już nie a propos szczurów, ale a propos tego przeciwników, no ma swoje plusy i minusy. Można coś znaleźć, ale można... Ale może to być na przykład zgon. Jezus Maria, już się zapomniałem, jak ja się bałem w tej grze. Ostatnio. Dobra, spokojnie. Tam na dachu jest łajdak, nie chcemy go alarmować. Tutaj są zrzucane zapasy, można by tam pójść. Idziemy tam, ale jest też duża szansa, że będą też tam inni ludzie. Postaramy się uniknąć ich. 14 minut. Cholera. Jak tam teraz dojść? No nie. Z tym to nie chcemy walczyć nożykiem. Ale chyba się jeszcze dostanę do tych zapasów. Muszę wrócić na tą ulicę tam. I pójść dookoła. Coś tu leży. Ja też dbać o zapasy. Mi się kończy woda powoli. Pistolet. No to tylko część pistoletu. No dobra. Nie mam za dużo miejsca, widzicie, tyle co kot napłakał. Jasny gwint. A tam coś znowu lata, no. Spróbujemy się jakoś przedostać. Jezus Maria, to pszenica, ja się przestraszyłem. Na tym budynku ktoś siedzi. Widziałem łajdaka. Jakieś światło w oddali. Shit. Na każdym kroku wielkie paskudy. Muszę tu przejść. zwróci uwagi. Rany boski. Coś tu jest. Łamany shotgun, no naprawdę. A nie, przepraszam, mam więcej miejsca niż tutaj, wiecie. To jest waga, to jest limit rozmiaru. Dobra. Cała masa rzeczy tutaj się gdzieś... Jeżeli chodzi o tą grę, to nie liczcie na zbyt wiele moich opowieści. To... Tutaj jednak poziom koncentracji jest znacznie większy potrzebny i szansa na to, że zginiecie, dobra, mamy pistolet i trochę części, szczerze mówiąc to mam, nieźle mi idzie, tutaj, a broń jest na ludzi tylko. Mało kto strzela bronią taką palną do tych potworów. Ludzie są zdecydowanie bardziej niebezpieczni. A tu jest metro. Najodważniejsi tam podobno wchodzą. Ale ja się nie wybieram. Idziemy na to miejsce dropu. To jest też zadanie, można kogoś eskortować. Jest trochę rzeczy do zrobienia. Gdyby ktoś czuł taką potrzebę. Ja raczej się nie podejmuję tych zadań. Oczywiście nagrody są spore, ale... Ja dziękuję bardzo. Kolejka to jest fantastyczne miejsce, by unikać przeciwników, tych bestii, natomiast... Łatwo dostać od snajpera. Gdyby się jakiś trafił. Jedyne zadania, jakich się podejmuje, to są zadania kurierskie. Na przykład przenieść paczkę z jednego punktu do drugiego. To ma sens i... A mi nie przeszkadza w eksploracji. Dobra. Chcieliśmy pójść w tamtą stronę, ale ten drop tutaj za 9 minut... Może być interesujący. Oczywiście może się okazać, że na tym dropie... Czekają ludzie z karabinami. Gdybym był złym gościem, to bym właśnie robił, nie? Że ja nie jestem. O cholera. Ktoś nie przetrwał. Tam jest chyba to miejsce zrzutu, co? Albo miejsce zrzutu, albo jakaś bestia, coś świecą mu się oczy na czerwono. Czy jej, albo... O. Mniejsza z tym. Podejdźmy dalej. Kolejne przejście do metra. Prawej mieliśmy, ale... Wagon pusty. Nie, nie, to jest jakiś ten łajdak. Patrzcie jak zerka. A tu jeszcze latający. Ile zostało do 7 minut. Shit! Na szczęście jest pod spodem. Pierdziele. Nie sądzę nawet, że mi starczyło amunicji na tego wariata. Spadamy stąd. Shit. Zrezygnował? Jeszcze tam jest gdzieś. Cholera. Nie, ten nie odpuści. Tu następni. A ten mnie skubaniec będzie gonił. Dobra, jeszcze mogę pobiec kawałek. Jak już mam z nim walczyć, to muszę poszukać takiego miejsca, gdzie przeciwnicy... gdzie strzały nie zaalarmują kolejnych przeciwników. Może sobie już odpuścił. Dobrze by było, ja pierniczę, idę stąd. Idziemy na północ. Do tego obozu, może tam się uda podjąć jakąś misję kurierską. Już nie widzę, żeby za mną leciał. Odpuścił sobie. No to możecie sobie mówić, co chcecie. Spanikowałem. Nie czuję się na siłach, żeby zbierać dropy. Jeżeli są te dropy za zaopatrzenie, to możecie być pewni, że każdy gracz w okolicy będzie albo zmierzał, żeby te dropy zebrać, albo będzie się ustawiał, żeby zamordować tych, którzy się tam pojawią. Most zablokowany, czy się da przejść? Ten budynek mnie kusi, chciałbym go sprawdzić. Rany boskie. Największy problem to środki opatrunkowe, których nie ma. Nigdzie. Wydawało mi się, że jestem przed Netherem bezpieczny na dachu. Ale chyba byłem w błędzie, co? Parę potworków na dachach widziałem już idąc po drodze. Pamiętam na pewno jednego.